na badanie, proszę otworzyć usta. Coś w tym stylu? Szerzej, musimy zobaczyć twoją przegrodę nosową. Przegroda? Ty, ja się wywaliłam w Nowym Jorku na nią. Zapiszę w karcie. Długopis się zaciął. Spróbuj pochuchać na tą końcówkę. Zadziałał. Co tam się stało w Nowym Jorku? Spłałam przyczepie na dachu wieżowca. Walnęłam się w nos, wstając z łóżka o stół. To jakaś ciasta ta przyczepa. Znajomy schipisiał. Porzucił kapitalistyczne życie. Bzdura. Współczuję takim idealistom. Co ty? Spoko ma. Pewnie jest nieumyty i głoduje. Ma grządki na parapetach tej przyczepy i se żyje. To ty tych nerek pewnie już nie masz. Wiesz, ile ja kiełków transzalam? Nerka musi być okej. USG pokaże nam pani bebechy. Ciekawa ta nerka. Uważaj, mam łaskotki koło pępka. Proszę się skupić, jeśli nie skończymy tego badania, nie będziemy wiedzieć, czy może być pani dawcą tej nerki. Co to za zapach? Jakby z ust? Stąd? Proszę pani, od pani czuć wzmocnione mleko. Czy ja wiedziałam z rana, że będę oddawać nerkę? Typowa pomlekowa czkawka. Ale mi to już nie dziwi. Od połowy pacjentów czuć od rana. No i prawidłowo. To tabletki trzeźwiące, proszę popić. Coś paskudnego. Przed zabiegiem zabrania. Nie będę się babrać w nabrzdęgolonym basiorze. Ty, mogę kilka tabletek na zapas? Komputer analizuje wyniki. Zaraz dowiemy się, czyli ta może być dawcą. Ale napięcie, jak w jakimś naperukowanym sądzie. I co, pani doktor, jest okej? Rita, wygląda na to, że ciąg dalszy nastąpi.